Cześć, witajcie. Dziś globalna premiera Xiaomi 12. A tak się zabawnie złożyło, że ja już parę dni przed premierą mogłem sobie pokorzystać z Xiaomi 12 Pro, czyli tego najmocniejszego z trzech wchodzących dziś na rynek modeli. O nowych modelach wiele chyba już nie muszę opowiadać, bo tak naprawdę to jest to już ich chyba trzecia premiera, ponieważ najpierw pojawiły się w Chinach, później była taka online'owa premiera, a teraz jest już taka fizyczna premiera z prawdziwego zdarzenia. Zatem nie będę się rozwodzić nad specyfikacjami, te znajdziecie w opisie do tego filmu, natomiast teraz powiem Wam kilka słów moich pierwszych wrażeń z użytkowania Xiaomi 12 Pro. Smartfon prezentuje się nader zacnie, ma miarę oryginalną stylizację, szczególnie tutaj w obrębie oprawki aparatu fotograficznego. Popatrzcie, w tej ramce wprowadzono takie delikatne linie podziału i wizualnie powiększono główny obiektyw po to, by sprawiał wrażenie takiego naprawdę potężnego, chociaż matryca nie ma jakiegoś nadzwyczajnego rozmiaru, ale o tym za chwilę. Popatrzcie, ramka odrobinkę wystaje, natomiast tył telefonu pokryto co prawda szkłem, ale nadano mu taką matową fakturę, dzięki której, jak widzicie, praktycznie wcale się nie brudzi. To bardzo fajna cecha. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, naprawdę nie ma się do czego przyczepić, jest znakomita, natomiast trochę szkoda, że w smartfonie zabrakło mini jacka i zabrakło wodoszczelności. Ale mamy za to głośniki stereo, jak widzicie, i nadajnik podczerwieni, który mieści się tutaj w tym malutkim oczku, czyli możemy sobie naszego smartfona zamienić na pilot zdalnego sterowania, chociażby do telewizora, dekodera, czy tam innych sprzętów, jakie w domu posiadamy. No i oczywiście warto zwrócić uwagę na dyskretne logo Harman Kardon, czyli wiadomo, kto się podpisuje pod tymi głośnikami stereo, które mamy zamontowane na górnej, jak widzicie, i na dolnej ściance telefonu. Wyświetlacz jest tutaj totalnie flagowy, 6,73 cala, AMOLED z technologią LTPO, do tego rozdzielczość QHD i odświeżanie do 120 Hz, oczywiście regulowane automatycznie, ale możemy też je ustawić na sztywno. Jasność sięga 1500 nitów, ale pamiętajmy, że to jest ta jasność szczytowa. Ekran otaczają w miarę wąskie ramki, chociaż wydaje mi się, że u flagowych konkurentów, chociażby ze stajni Samsunga, te ramki są jeszcze mniejsze. Wyświetlacza nie mogę ocenić inaczej niż pozytywnie i myślę, że do końca testów zdania na ten temat nie zmienię. Mam natomiast cichą nadzieję, że polubimy się z czytnikiem linii papilarnych. Ostatnio testowałem flagowca, którego czytnik niezmiernie mnie wkurzał. Ten na razie jeszcze mnie nie wkurzył, więc może nawet okazać się lepszy niż u konkurentów. Oczywiście czytnik podekranowy. No i oczywiście jeszcze alternatywnie mamy tutaj rozpoznawanie twarzy. Jeżeli chodzi o interfejs, mamy tutaj MIUI 13. Niektórzy to lubią, niektórzy nie lubią. Ja mam takie trochę mieszane zdanie, bo z jednej strony interfejs jest całkiem wygodny i dobrze przemyślany i fajnie mi się z niego korzysta. Natomiast z drugiej strony ci, którzy nie lubią dostawać na dzień dobry dodatkowych aplikacji, będą niestety mieli robotę z oczyszczeniem telefonu. Na szczęście, jak widzicie, można to zrobić w miarę sprawnie i w miarę szybko. Niemniej kilka nadprogramowych apek, których być może nie chcecie, w tym telefonie niestety znajdziecie na start. Ale oczywiście znajdziecie też wszystko inne, to co jest Wam potrzebne, chociażby aplikację do oczyszczania, do konserwacji systemu, jak widzicie motywy ekranowe, jest menedżer plików, wszystko to czego potrzebujemy tutaj jest. Oczywiście jest tryb ciemny, oczywiście jest możliwość korzystania z interfejsu w trybie płaskim, jak i w trybie zasobnikowym, tak jak ja w tej chwili to mam. Można też poruszać się tradycyjnymi przyciskami w dole ekranu, można też gestami, tak jak ja to w tej chwili robię. Także jeżeli chodzi o opcje personalizacyjne i o możliwości dostosowania tego interfejsu do naszych potrzeb i upodobań, rzeczywiście tutaj na nic nie można narzekać. I w zasadzie na co dzień nie będziecie też narzekać na płynność działania tego telefonu. Tu jest naprawdę bardzo mocny zestaw, nie jest oczywiście topowy Snapdragon, mnóstwo pamięci, to po prostu nie ma wyjścia, to musi działać bardzo sprawnie i bardzo płynnie, ale czy stabilnie? No cóż, kiedy sobie trochę pograłem, to zauważyłem, że ten telefon dobrze się nagrzewa. No to puściłem benchmarki i były niezłe jaja. Benchmarkowe stres testy wykazały widoczny, zauważalny throttling, czyli potwierdziło się to, co podejrzewałem podczas grania w gry, a temperatura podjeżdżała pod 40 parę stopni, także już było dobrze ciepło. Ciepło było do tego stopnia, że kilku benchmarków ten smartfon nie był w stanie ukończyć. Po prostu miałem bardzo fajny komunikacik o przegrzaniu się urządzenia. Także jeżeli macie zamiar upalać telefon benchmarkami i najbardziej wymagającymi grami, no to tu może być, powiem szczerze,
różnie. Z aparatów fotograficznych myślę, że większość nabywców, większość użytkowników tego telefonu będzie zadowolona. Mamy tutaj trzy 50-megapikselowe jednostki o różnym przeznaczeniu. Pierwsza, czyli ta główna, ma optyczną stabilizację i przysłonę 1.9, natomiast kolejna robi zdjęcia szerokokątne z przysłoną 2.2 i polem widzenia, no niezbyt dużym, przyznaję, 115 stopni. Tu akurat mogłoby być ciutkę lepiej. Trzeci aparat, z jednej strony też powinienem powiedzieć, że mogłoby być ciutkę lepiej, z drugiej powinienem być w ogóle zadowolony, że jest aparat z teleobiektywem. Ten teleobiektyw ma bardzo dobrą, jak na tele, przysłonę 1.9, ma niestety tylko dwukrotne powiększenie optyczne i nie ma stabilizacji, która akurat przy zoomowaniu by się przydała. Niemniej zdjęcia myślę, że będą całkiem przyzwoite, ja dopiero zaczynam moją przygodę z tym telefonem, więc o zdjęciach opowiem Wam więcej już w pełnej, szczegółowej recenzji, ale na razie aparat, powiem szczerze, nastroił mnie dosyć pozytywnie. Ach, jeszcze muszę dodać, że z przodu jest aparacik do selfie, też całkiem przyzwoity, 32-megowy z przysłoną 2.5. Pierwsze fotki, które wykonałem tym aparatem, myślę, że dają powody do zadowolenia. To jest rzeczywiście flagowy poziom. Nawet w słabym świetle myślę, że tutaj naprawdę lipy nie będzie. Natomiast na pewno nie powiem Wam, że mamy tutaj dobry aparat do makro, bo akurat makro tym smartfonem w zasadzie jest nie do zrobienia. Można się posiłkować przybliżaniem, ale niestety nie ma tutaj takiego typowego aparatu makro. No ale nie można mieć wszystkiego, prawda? Xiaomi chwali się tutaj świetnym autofokusem szybkim z opcją śledzenia ruchomych obiektów. Są oczywiście znane już z wcześniejszych modeli tryby kinowe do filmowania. Natomiast niezmiennie irytuje mnie to, że niektóre tryby fotografii muszą się pobrać, nim ich użyjemy po raz pierwszy. Nie wiem, po co oni tutaj próbują oszczędzać miejsce w pamięci wewnętrznej, bo przecież taki tryb fotograficzny wiele chyba nie zajmuje. Wiele zajmuje za to ładowarka do tego telefonu. Popatrzcie, jaka ona jest wielka. I do tego ciężka. Ale za to, moi drodzy, 120-watowa to po pierwsze, a po drugie jest w zestawie. Teraz to się trafia coraz rzadziej, a tu mamy fest ładowarkę od razu w zestawie i rzeczywiście napełnia ona ten smartfon po prostu w tym miga błyskawicznie. W granicach 20 minut macie telefon naładowany. Czy na coś chcę tu ponarzekać? No cóż, akumulator mógłby być ciutkę większy, ale z drugiej strony, czy wtedy ładowałby się tak szybko? Także nie narzekam. Na razie wydaje mi się, że jeden dzień ten telefon powinien bez problemu popracować, bo teraz, kiedy go tak intensywnie dosyć używam, no to zaczyna zdychać dopiero pod wieczór. Także wydaje mi się, że jest całkiem nieźle. W roli narzędzia komunikacyjnego też jest całkiem dobrze, bo na razie żadnych problemów nie zauważyłem. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, no i świetne są te stereofoniczne głośniki. Przede wszystkim grają głośno i grają dosyć czysto i słyszymy fajną przestrzeń. Tak naprawdę tam są dwa podwójne głośniki, bo co prawda mamy tutaj stereo, ale de facto głośniki, przetworniki są cztery i gra to naprawdę, wierzcie mi, zacnie i to jest już flagowy poziom rzeczywiście. Jedne z najlepszych głośników, jakie w tej chwili możemy mieć w smartfonie. Ogólnie zatem całokształt Xiaomi 12 Pro nastrajam jak najbardziej pozytywnie. Najbardziej niepokoi mnie ta tendencja do dosyć intensywnego nagrzewania się tego urządzenia, ale to dopiero pod dużym i dosyć długotrwałym obciążeniem. Może zatem w codziennej eksploatacji nie będzie tak źle. Ekran zachwycił mnie już na samym początku i myślę, że tak zostanie, podobnie jak głośniki. Tutaj raczej oceny nie zmienię. Bateria, a raczej tempo, w jakim się ona ładuje, też nastraja mnie bardzo pozytywnie. Dodam jeszcze, że jest tutaj oczywiście też szybkie ładowanie indukcyjne 50-watowe i ładowanie zwrotne, czyli możemy sobie na przykład smartwatcha czy słuchaweczki doładować od tego telefonu. W momencie, kiedy nagrywam ten film, niestety nie znam jeszcze cen tego telefonu. Ceny i wersje, w jakich on się u nas pojawi, znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu, kiedy przyjdzie na to pora, czyli wtedy, kiedy już będziecie mogli go oglądać na YouTubie. A ja chyba w tym miejscu już zakończę, pożegnam się z Wami, podziękuję Wam bardzo za oglądanie, no i zaproszę Was za jakiś czas na bardziej szczegółową, szerszą recenzję tego smartfonu, ale to gdzieś za miesiąc, bo planuję sobie spędzić z nim trochę więcej czasu. Zatem do zobaczenia, cześć!